Drodzy bracia i siostry, bardzo Cię cieszę i dziękuję też za zaproszenie. Dziękujemy za zaproszenie i za przywilej, który mi tu był dany. Nasz tytuł można nazywać Prawa i obowiązki zboru. Bracząco tłumaczę te rzeczy na podstawie w ósmym tomie, na podstawie ofiary książąt wieku Ewangelii. I tam widzimy, że typ pokazuje Gamliel, syna Pedasura, księcia Manasesa. I brat na tej podstawie bracząca tłumaczy, że ruch Brauna jest ten ruch, który tą prawdę przedstawił. Gamliel znaczy zapłata Boga, co wskazuje na fakt, że rzecznik właściwego porządku wrządzenia się zboru nie dostanie nagrody od klerykalistów, lecz od Boga. A jednocześnie jego nauki będą boską zapłatą, duchową karą dla klerykalistów. Słowo pedazur znaczy wybawiciel jest skałą albo silny, co wskazuje na siłę biblijnych argumentów uważane przez kongregacjonalnych wodzów i utraczuszów koron do wyzwolenia świętych z klerykalnej niewoli do boskiego porządku rządzenia się zboru. Kościół jest zorganizowany zgodnie z biblijnym symbolem ludzkiego ciała. Jako ilustrację jego organizację mamy prawo nazwać go organizmem. W tym organizmie Pan Jezus jest głową, a pozostali wierny ciałem. Tak więc wracającą też tłumaczę, że ten porządek jest też przedstawiony jakby w kręgosłupie. I w kręgosłupie mamy tutaj 7 kręgów szyjnych, 12 grzbietowych i tutaj na dole zaś 7 ostatnich. Czyli 5, 1, 1, 7. Czyli 7, 7, 14, 12, 26 kości w kręgosłupie na każdym człowiek. To jest tak jakby w medycynie, to jest zasada medycyny. I tutaj widzimy w tych pierwszych, widzimy, że głową jest Pan Jezus. A jako pierwszy, które po głowie w kręgosłupie kości mamy, to są 7 kręgów szyjnych, które przedstawia nam 7 aniołów, 7 kościołów. Tu widzimy, że oni podawali prawdę. Widzimy, że w wieku Ewangelii byli pewne narzędzia. Tak jak najwyższy kapłan, który zapalił świecznik, to on stał za świecznikiem i używał pewne narzędzia. I te narzędzia są te 7 aniołów, 7 kościołów. I oni jako narzędzie Jezusa podawali światło. Tak więc tak samo mamy tutaj w tym ludzkim organizmie przedstawione 7 kręgów szyjnych, jako oni przedstawiają 7 aniołów, 7 kościołów. Dalej mamy 12 grzbietowych.
12 kościół grzbietowych to symbol 12 apostołów. Teraz jest 5 kościół kości lędźwiowych, co nam przedstawia 5 okresy rozwoju kościoła. Między żniwami. A okresy żniwa, 6 i 7, są w tych dwóch ostatnich kościach przedstawione. Czyli 7 okresy kościoła, tak przedstawia brat Johnson organizację kościoła w tym obrazie. Jeżeli dalej patrzymy na tą sprawę, można powiedzieć, jak tak w tym obrazie widzieliśmy, że te kości wszyscy są połączone jakby do głowy. Pozostawiając tę figurę, mogliśmy powiedzieć, że Jezus rządzi Kościołem jako jego monarsza, a do służenia Kościołowi używa następujących sług. Apostołów, proroków, ewangelistów oraz pasterzy i nauczyciele. Jezus używa sług. To znaczy, że te słudzy nie są panami. Oni mają służyć. I w tym związku widzimy, że słudzy ci jednak nie są panami Kościoła powszechnego ani poszczególnych zborów. To znaczy, oni nie mogą panować przez organizację, powiedzmy, nad wszystkimi zborami i nie mogą panować w poszczególnych zborach. Nie będąc panami, bracia ci są sługami Kościoła. Tak jak myśmy mówili, ci 4 grupy albo są sługami Kościoła powszechnego, albo są sługami szczególnych zborów. Jednak oni nie są panami ani wszystkich zborów, czyli Kościoła ogólnego, ani są panami poszczególnych, pojedynczych zborów. I tak na przykład widzimy, że poszczególne, pojedyncze zbory mają pasterze albo nauczyciele. A taki pasterz albo taki nauczyciel nie jest panem tego zboru, tylko jest sługą tego zboru. Także on nie może panować nad zborem. Taki jest reguła i takie rzeczy musimy się właśnie też dostosować. Kiedy patrzymy na wiek Ewangelii, to widzimy, że jest pewien wyjątek. Wyjątek to są apostoły i onego sługi. Więc oni byli użyty przez głowę, przez Pana Jezusa Chrystusa, jako szczególnych przedstawicieli funkcji rządzenia innych przedstawiciela. Używa on do celów służenia, a nie rządzenia. Więc oni byli wyjątkiem. To znaczy, apostołowie mieli prawo, powiedzmy tak było też w Nowym Testamencie mówione, związania. Oni mieli pewne rzeczy ustanowić, mogli w zborze. Tak się na przykład doradzili zborowi, że oni mają wybrać starszych. I to taki doradczy przywilej było tylko przywilej apostołów i onego sługi. Że oni mieli prawo, apostołowie mieli prawo pewne rzeczy związać, pewne rozkazy dawać dla zboru, ale nikomu ni innemu poza nimi dla Kościoła.
Więc nie dał on kościołowi powszechnemu nadzoru nad kościołami lokalnymi. Tak jak żadnemu kościołowi lokalnemu nie dał nadzoru nad innymi kościołami lokalnymi czy kościołem powszechnym. Jezus uczynił każdy zbór wolny od nadzoru jakiegokolwiek innego zboru. Wolnym od kierowania pod jego zwierzchnictwem swoimi wszystkimi sprawami. Zgodnie z rozumieniem przez niego jego woli. Pan używa innych, szczególnie upoważnionych sług do podawania pokarmu na czasie, lecz nie do prowadzenia pracy wobec malutkiego statka i pracy malutkiego statka, chociaż są oni używani przez niego z odpowiednim upoważnieniem do pracy wobec usprawiedliwionych w jego kompanii i młodocianych godnych. Szafarska doktryna, którą ten ruch Braun opublikował, była doktryna Kościoła Kongregacjonalnego. Każdy zbór ludu Pana pod zwierzchnictwem Chrystusa jest Panem swych własnych spraw, całkowicie niezależny od wszystkich innych osób, zborów i organizacji kościelnych, lecz uznaje swe więzy z innymi w Chrystusie dla chrześcijańskiej społeczności i użyteczności. Jest to prawda biblijna. Każdy zbór pod zwierzchnictwem Chrystusa jest niezależny. I żadna inna osoba, czy to jest osoba poza ruchem, albo żadna inna instytucja, organizacja, nie ma prawa mieszać się do zboru. Głową zboru jest Pan Jezus. I też ci, którzy są w zborze, nie mają prawa panować nad zborem. I dlatego też widzimy, że my to w ostatnim czasie, nie wiem, bracia też tak wiedzą mniej więcej, jak to w Niemczech przebywało. W ostatnim czasie, myślę, że w Polsce było podobne, było widoczne, że ta zasada nie była uważana przez reprezentantów ruchu w kraju w Niemczech. Starano mieszać się do pracy w zborze i przeszkadzać starszym, którzy bronili prawdę. Takim sposobem było okazany klerykalizm. Ten reprezentant ruchu był w ten czas, w 2013 roku, usunięty. Ale nasze pytanie dzisiaj jest, jaki był właściwy powód do tego. Nie dał on, Jezus nie dał kościołowi powszechnemu nadzoru nad kościołem lokalnym. Reprezentant ruchu w kraju nie ma prawa związać rzeczy w zborze. I tak więc widzimy, że u nas mieliśmy znowu ten przykład, że i ten drugi reprezentant nie umie zachować tej zasady. Że przestąpił tak jak ten pierwszy. Teraz ostatnio mieliśmy bardzo aktualny taki wypadek, taki przykład, że rozkazał członków zboru, co mają robić. Gdzie znajdziemy kongregacjonalne kościoły? Znajdujemy ich u kalwinistów, u baptystów, u adwentystów i w dużej części u luteranów. Tak więc widzimy,
że Luther był już w czasie reformacji, wprowadził to, że ten ksiądz nie musiał być wyświęcony, tylko każdy członek zboru mógł głosić wykład. Taka była zasada w czasie Lutra. I było praktykowane. On specjalnie napisał dla tych, którym mniej więcej nie umieli wygłaszać wykłady, napisał pomoc, wzór, jak mogą wygłaszać wykłady, jeżeli oni nie są za zbyt zdolni do tego. Tak on więc chciał i zresztą też inny. Wycliffe był tak samo. On używał tak nazwanych początkujących laitów do głoszenia prawdy. Powiedział, idźcie, tłumaczył Biblię, nauczył i wysyłał ich do głoszenia prawdy. Mamy też wcześniej w reformacji inne przykłady, które Waldo na przykład też było bardzo dobry przykład na to, że oni bardzo szanowali, oni sobie tłumaczyli już w XIII-XIII wieku, tłumaczyli Biblię na francuski język i oni też wyszli jako głosicieli prawdy, ale oni byli bardzo prześladowani za to, bo to Kościół powiedział, a to co, nie wyświęcone, nie kapłanie nasze idą głosić, oni nie mają prawa do tego. Jakim prawom oni idą? Tak więc widzimy, że różne przedstawiciele onego czasu głosili prawdę. Oni pokazali na to, że każdy członek zboru ma prawo wygłaszać wykład. W innym sensie uznaje ona, że pod zwierzchnictwem Chrystusa jest ona pełna demokracja, kierująca swymi sprawami przez jednomyślność lub większość swych członków. Wszystkim stronom wewnętrznym, jednostkom, zborom lub połączenie zborów czy przywódców odmawia ona prawa i praktykowania dyktatury lub rządzenia w jego sprawach. Chociaż chętnie widzi innych chrześcijan i zbory, chrześcijańskiej społeczności, jedności z nimi w Chrystusie, gotowa pomagać im w Panu. Jeżeli patrzymy na to ludzkie ciało, to możemy dalej mówić, że mamy prawie ramię i rękę, co reprezentuje członków Kościoła w ich zdolności wyjaśniania i bronienia prawdy oraz służenie w tym dziele. I lewe ramię i rękę reprezentuje kolejnie członków Chrystusa w ich zdolności obalania błędu oraz służenia w tym dziele. Stopy traktowane oddzielnie od nóg obrazuje ostatnich członków Kościoła. Także mamy tutaj w tej figurze zupełny obraz organizacji Kościoła. W czasach apostolskich przez nich stworzone zbory istnieli niezależnie. Mieli obowiązek zawiązania dla zborów odpowiedniego rządu w zborze, doradzili w wybieraniu przez nich własnych urzędników, diakonów i starszych. Tak więc zbory przy aprobacji apostołów decydowali o swoich sprawach interesowych. Oni też, zbory też stosowali dyscypliny, a to stosowanie dyscypliny także było w rękach zboru, ale przyjęte na przykład napomnienie świętego Pawła do Koryntian, by jednomyślnie wymierzyli karę bratu, który grzeszył. T-
Tak więc to czytamy w pierwszym do Koryntian, 5 rozdział od 1 do 13 werseta. Także widzimy, że oni zbór wykonał dyscyplinę, ale przy poradzie apostołów. Także apostoły mieli prawo związać, wskazywać im pewne zasady. Mieli wybrać starszych, diakonów, mieli odpowiednio dostosować dyscyplinę odnośnie tych, którzy zgrzeszyli. A jeszcze mamy jeden punkt, że zbory też mieli wysyłać misjonarzy. Dzieje apostolskie, 13 rozdział od 1 do 3 werseta. Jeżeli patrzymy na doktrynę, która jest nazwana doktryna o kapłaństwie poświęconych wierzących i przedstawione w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, a 5 i 9 werset, to widzimy, że tam apostoł Piotr wskazuje na to, że każdy członek zboru ma to same prawo. Nie ma tak, że są ważniejsze członki i mniej ważniejsze członki. Nie ma tak, że jest jakiś starszy, który jest ważniejszy, starszy, który jest mniej ważny. Wszyscy są równi. To jest nauka o kapłaństwie poświęconych wierzących. Dlatego też apostoł Piotr mówi, a wy jako żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A wy rodzaj wybrany, królestwie kapłaństwo, naród święty lub nabycia, abyście cnotę opowiadali tego, który was wezwał z ciemności ku swojej przedziwnej świadomości. Wracząca nazywa to kapłaństwo poświęconych wierzących. Myśmy byli na 500-leci reformacji w Wittenberdze byliśmy i tam przemówienie miała Angela Merkel i ona to swoje przemówienie mówiła o kapłaństwie wierzących. Widzimy różnicę? Tu jest, Bracząca mówi o kapłaństwie poświęconej. A luteranie mówią, bo ona jest luterańka, o kapłaństwie wierzących. Bo Luter mówił, ten, który jest wierzącym, to jest kapłanem. Taki miał pojęcie, niewłaściwe. Ale właściwe pojęcie pod tym względem jest każdy poświęcony członek zboru ma te same prawa. Nie tak jak luteranie uważają, każdy wierzący członek zboru ma te same prawa. Wszyscy są jednak podporządkowani Chrystusowi. Dlatego każdy powinien starać się poznać wolę Chrystusa. Tak więc, jeżeli patrzymy na zbór, to zbór ma wolność, mówiliśmy, ma prawo. Nie mogą być osoby, które zewnętrznie się mieszają do zboru. Takie są prawa zboru. Nie może być reprezentanta ruchu, który się miesza do zboru. Nie może być to reprezentanta ogólny, który się miesza do zboru. I widzimy, że ja to nazywałem prawo i obowiązki zboru. Jakie są obowiązki? Obowiązek jest każdego jednego rozpoznać wolę głowy. To jest obowiązek. Patrzeć na to, co Jezus jako głowa zboru chce.
Każdy jest obowiązkiem. I tak więc widzimy, że najlepszy przykład w dzisiejszym czasie widzimy, że różnie. Widzimy, że ten obowiązek nie wszyscy spełnią. Widzimy, że bracia, które głoszą prawdę, nie zawsze są przyjęte. Dlatego, że pojedyncze członki tego zboru nie szukają woli głowy. Każdy powinien, to jest obowiązek, starać się poznać wolę Chrystusa. Czasami niektórzy szukają własne wolę albo wolę pewnego ruchu. Jeżeli ruch albo organizacja błądzi, nie powinniśmy akceptować takich rad. Czasem może być, że zbór akceptuje częściowo lub nawet większość błędu ruchu albo organizacji. Może tam są jednostki, które wiedzą, że ruch albo organizacja robi źle, ale przestali walczyć przeciwko błędowi. Takim sposobem robią źle i umożliwiają, że w zborze się trzyma błąd. My żyjemy w takich czasach, że my otrzymali dużo prawd. Ale my mamy też zadanie do wykonania. Jeżeli patrzymy na apostoł Paweł, co pisze w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, a w 14 wersecie, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Ja myślę, że te słowa, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym czasie przede wszystkim są aktualne, bo my mamy dużo prawd, a my mamy też obowiązek bronić tych prawd. My mamy się trzymać tych prawd. I my się nauczyli te rzeczy. A nagle, jakby to są nieaktualne i nie mamy bronić tego, ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś. Ty jesteś przekonany o tym, ty badałeś to, rozumiałeś to. Trzymaj się tego. Czasem są ludzie, które głoszą Lutra, który mówił, ja tu stoję, inaczej nie mogę, ale jak widzą swoje przywileje, swoje stanowisko, odchodzą od tego, co się nauczyli. I nie robią to, co oni tak chwalą w Lutrze, że on tak w swoim sumieniu stał tam, gdzie stał i inaczej nie chciał odchodzić od tego stanowiska. Tak więc niektórzy widzimy, że dobrze wiedzą, ja mam takie przykłady, że dobrze wiedzą, że to jest źle napisane, ale jednak ze względu na swego stanowiska nie odchodzą. Nie chcą odchodzić od swoich przywilejów. Gamliel znaczy zapłata Boga. Bóg nagradza wiernych, którzy szukają wolę Chrystusa. Nie mamy się spodziewać, że to dzisiejszy czas jest łatwy czas. Są dla nas próby ciężkie, które przechodzimy. Ale Bóg nagradza wiernych, które cię trzymają zasady tych, które są podane w Biblii. I tak więc widzimy, chociażbyśmy chcieli nieraz jakoby siłą przekonać innych, albo zaczynać rządzić w sporze dla sprawy prawdy, nie możemy. Jeżeli widzimy, że zbór nie przyjmuje tych prawd, nie możemy siłą albo złymi sposobami spróbować tych przekonać, które źle nauczają. Jeżeli patrzymy na 1 Tymoteusz 6 rozdział, a 11 i 12 werset,
mówi, ale ty, człowiecze Boże, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. A w 1 Tymoteusza 5 rozdział 17 werset mówi: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się za zwiastowanie słowa i nauczania. Także myśmy widzieli, że są nauczyciele w zborze. A jeżeli nauczyciel jest dobry, to mu się należy cześć. Ja jako taki nie jestem skłonny do tego, żeby ktoś musiałby mnie się skłonić albo coś takiego. Mi wystarczy, jak wyzna mi rację. Albo robi właściwe decyzje. Ja tak pracuję w kierunku samochodowym i też mam ucznie. I te ucznie muszą robić egzamin. I ja się staram, żeby ich wyuczyć, żeby oni byli zdolni zdawać ten egzamin. To jest moje zadanie. Jeżeli ja coś złego bym nauczył, to by nie wypadałoby za bardzo. A ucznie są bardzo wdzięczni, jeżeli te dobre informacje, które są potrzebne, oni otrzymają. Tak więc widzimy, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowanie słowa i nauczania. Ci, którzy zwiastują słowa i nauczają, nie zawsze są akceptowane. Jeżeli zbór takich nie akceptuje, to robi duży błąd. Ale czasem niektórzy trzymają się tradycji, zwyczajów i nie chcą zmian. Wszystko ma zostać tak, jak było, a jeżeli się coś zmieniło, to ma wrócić do tego, co było. Widzimy, że w czasie apostolskich była też taka sytuacja, że tam byli faryzeusze. I ci faryzeusze strzegali zakon. I bardzo wkładali nacisk na tradycję. Jednak jak oni, faryzeusze, przyszli do Jana, to Jan powiedział do nich: a co wy przyjdziecie do mnie? Wy najpierw musicie pokazać owoce pokuty. Jeżeli wy nie okażecie tych owoców, to nie ma przyjść co, po co tu do mnie. Ale tak samo Jezus powiedział do nich, że do faryzeuszów, że chyba, że węże, jak wy możecie omijać ogień Gehenny. Oni pokuty nie mają. Oni pokuty nie pokazują. Pokuta jest podstawową sprawą. I widzimy, że to było wyżądane, ale to, mimo to, że oni wiedzieli ten zakon, byli nauczone w tym zakonie, oni tych owoców pokuty nie pokazali. Dlatego tak samo jak Jan, tak Jan Chrzciciel, tak Jezus ich krytykował. I widzimy, że bardzo słusznie, bo oni zresztą odrzucili Jezusa, nie zapoznali Jezusa. I byli winni, że naród odrzucił Jezusa. Źle nauczali. A taki nauczyciele są bardzo źle w Kościele. Jeżeli widzimy takich nauczycielów, to nie powinniśmy ich akceptować. Galatów, 4 rozdział, a 16 werset mówi: czy stałem, od apostoł Paweł mówi, czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego, że wam prawdę mówię. To jest bardzo przykre. Widzimy, że już w czasie apostołów tak było. Że stałem się
nieprzyjacielem waszym, dlatego że prawdę mówię? Niektórzy nie chcą słyszeć prawdy. Oni się lepiej trzymają tradycji, lepiej się trzymają starych zwyczajów, a nie chcą prawdy słyszeć. Widzimy, braterstwo, że ci, którzy latami razem szli, nagle są rozdzielone. Co dzieli? Prawda dzieli. Ci, którzy trwają w tym, czego się nauczyli, są atakowane przez ruch. Już ja mam takie ostatnie takie doświadczenie, nie tylko ja, tylko bracia, ci, którzy ogólnie stoją po stronie prawdzie, że już nawet nie próbują wyjaśnić otwarte kwestie na podstawie Pisma Świętego i naszej literatury. Jak ja mówię, pokazuję na podstawie 15 temu, że próbne usprawiedliwienie albo ożywione usprawiedliwienie jest sprawy natychmiastowe, to mówi, a ja się dzisiaj nie przygotowałem. Ale się mówi tak jak u nas na konwencji 2016 w Homburg. Do tych, którzy się zbrali poza ruchem. A może oni mają prawdę. Cytat. A może oni mają prawdę. Ale ducha prawdy nie mają. Co za zdanie. Ja to już kilka razy, moja żona to może już nie może słuchać. A może oni mają prawdę. Jak oni, czyli my, mamy prawdę, no to oni chyba nie. To duch nie ma prawdy, jak my mamy prawdę. A może oni mają prawdę, było mówione. Czy prawda, albo jest pytanie, czy prawda jest podzielona? I taki coś ostatnio u nas pewien brat głosi. Że prawda jest podzielona. Jeżeli patrzymy na słowo brat Johnson, podaje w 8 tomie, strona 330, i też inne cytaty, które tutaj miałem, są z tych stron. Pnia wszystkich pozostałych gałęzi wielkiej apostazji, które korzeniami była bezbożna ambicja niektórych przywódców, by stać się kimś. Tak więc widzimy. Ambicja, by stać się kimś. Widzimy, że nagle bracia, którzy rozumieli prawdę, jak dostali stanowisko, to zapomnieli o tym i nagle głoszą błąd. No bo widzą, że stanowisko im pasuje. Nie? Apostołowie zapowiadali, ostrzegali przed wielką apostazją. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, a 28 do 30. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiące rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Apostazja była widoczna dopiero po śmierci apostołów. Tylko Jan o tym świadczył. W trzecim liście do Jana, werset 9 i 10. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym,
nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Tak, drodzy bracia i siostry, jeżeli zabraknie argumentów w dyskusji z prawdą, to się używa obmowa. Do wszystkich ogólnie się mówi, prawdę mają, ale ducha nie mają. Albo użyty został termin samozwańcze nauczyciele. Brat Hetman, tak właśnie czytałem, pisał do mnie grudnia 10 1996 roku i tak cytuję oryginalny angielski: "Of course all of the Lord's consecrated people are evangelists in a general sense." Naturalnie wszyscy z poświęconego ludu Bożego są ewangelistami w ogólnym znaczeniu. They are all according to their ability and opportunity to preach the gospel. Oni wszyscy mają według ich możliwości i zdolności głosić Ewangelii. Albo też ostatnio u nas było modne w wykładach wymienić bracia imieniami i źle mówić o nich. Zaznaczono, że ci, którzy byli zdjęte, siali wątpliwość i szkodzili ruchowi, którego interesu, to jest teraz cytat, którego interesu zobowiązali się na pismach, jak nas naznaczyli bronić. To ja na razie jeszcze szukam takiego cytatu, gdzie to podpisałem, ale nie mogę jakoś znaleźć tego. Tu sugerowane, że sługi LHMM są obowiązane być podani ruchowi. Kwestia, komu mamy być podane? Bogu, Chrystusowi i prawdzie przede wszystkim. I czytamy w czwartym tomie, strona 290, a radę i zaczyna się z psalmu 107:11, ten cytat: a rada Najwyższego pogadzili, dowiedliśmy już, że rada, plan Boga składa się z różnych rodzajów zarządzeń, przy pomocy których doprowadza on różne klasy do życia wiecznego. Jednym zarządzem Boga dla Kościoła jest jego jedność pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. Stronnicze podpieranie wodzów sięgających po władzę jest cieksiarstwem wymierzonym w tę jedność. Bo to cytat można czytać, czwarty tom, strona 290. Jest to zarządzenie pańskie, że Jezus jest głową zboru. To jest zarządzenie pańskie. Tu jest tak nazwane. A jeżeli ktoś inny naucza przeciwko prawdę, a my to przyjmujemy i bronimy, to jest sekciarstwo. Nie możemy tutaj przyjąć błąd i bronić błąd. My jesteśmy zobowiązani nie ruchowi, tylko Bogu, Chrystusowi i prawdzie. Strona 291, ten sam tom. Całunsami bała wśród prawdziwego ludu Bożego są więc stronnicze i sekciarsce zwolennicy wodzów ciągających po władzę. Sekciarstwo jest wielkim grzechem, ponieważ nie wpływa z oddania dla prawdy, zarządzeń prawdy i ducha prawdy, lecz z oddania dla stronniczości. Motto sekty jest: moja grupa broni jej, czy dobra, czy zła. Tak czasem jest w różnych sytuacjach,
ale w chrześcijańskim życiu to jest bardzo niewłaściwe. My mamy być podane Bogu, Chrystusowi i prawdzie. A nie w ten czas, jeżeli jakiś wódz głosi błędy, iść za tymi błędami i bronić te błędy. I nie jesteśmy obowiązani przede wszystkim. W żadnym sposobie jesteśmy obowiązani iść za takim ruchem. Drodzy bracia i siostry, co by było, jak brat Johnson w takim czasie, jak Rutherford, podobne błędy nauczył usprawiedliwienie. Można tam patrzeć w piąty tom, w pierwszych stronach 30-34, tam widzimy, że Rutherford miał podobne myśli. Całkiem podobne myśli, niż później w 2013 w Poznaniu się zjawili i teraz dalej kursują po ruchu. Brat Johnson się sprzeciwiał. Jeżeli się brat Johnson nie sprzeciwiał, to ten ruch, powiedzmy, jak powiedziałem teraz nasz, już nie mój, albo nie nasz, to ten ruch LAMM by nie powstał. Brat Johnson się sprzeciwiał. Przede wszystkim oddanie dla prawdy jest wymagane, a nie ruchowi. Tak rzeczy się mieli już w czasie Rutherforda. A inne znane też teraźniejsza prawda 47 mówi o próbowaniu poświęconej. Prosta postawa przy piciu wyobraża, że wybrani otrzymali prawdziwą godność i zaczność synów Bożych, odmawiając służącego kłaniania się ziemskim rozdawcom prawdy. Myślę, drodzy bracia i siostry, ten czas się już prawie skończył, o ile się dobrze orientuję, nie? Jeszcze kilka minut. Dobra. Tutaj cytat. Nie zapominajmy bowiem, że klerykalizm w postaci zwanej później presbiterianizm i episkopalizmem, to ciężko polski język, tak? To pierwsze zewnętrzne działanie wieki apostazji urządzenia się zboru, tak jak jej pierwszym skrytym działaniem była bezbożna ambicja niektórych przywódców pystacją wielkim wśród braci. Jak się rozwijał klerykalizm? I teraz pokrótce patrzymy historycznie, wracząco to bardzo ładnie w 8 tomie to pokazuje. Kiedyś wszyscy byli równe w zborze, tak jak mówiłem. To było kapłaństwo poświęconych. Tak, prawo kapłaństwo poświęcone. I każdy poświęcony członek zboru miał te same prawa. Ale jak to historia wykazała, że byli różne problemy w zborach i tam się okazali, że niektórzy byli zdolniejsi, a niektórzy byli mniej zdolni starsi. I teraz najpierw dawało się więcej szacunku do tych zdolnych. Do tego punktu jeszcze jest dobrze. Nie? Mamy ich ocenić, mamy tych, którzy dobrze nauczają. Ale błąd był w ten czas, kiedy ci, którzy tak lepiej nauczali, byli postawione na wyższe stanowisko. To był pierwszy punkt. A co jeszcze widzimy, że Biblia mówi o starszych i biskupach, tak? Ale starsi i biskupi w Biblii to byli to samo. Oni byli na równe. Ale jeżeli patrzymy dzisiaj, to myślę, że w kościele katolickim to jest biskup jest już jakieś wyższe stanowisko, tak? Tak więc pierwszy punkt błędu był w tym, że biskup w swej funkcji urzędowej był uważany za stojący ponad innymi starszymi. To był błąd. Nazwa biskup była coraz
częściej, a w końcu wyłącznie używana jednak w odniesieniu do najwybitniejszego starszego i swej funkcji urzędowej był uważany za stojącego ponad innymi starszymi. Tu jest błąd. Biskup, który stoi ponad innymi starszymi. A tu mieliśmy jak prawo poświęconych kapłanów. Jeden jest tak sam jak drugi. Ma te same prawo. I tu mamy pierwszy punkt błędu, że biskup jest wyższy od starszego. Dalej widzimy interesujący punkt, że biskupi są następcami apostołów. Też błąd. I dlatego też, jeżeli idziemy tam w historię, to widzimy, dlaczego ten papież siedzi w Rzymie. No bo Piotr i Paweł był w Rzymie, nie? A oni są następcami apostołów. A było takich kandydatów różnych. Nie tylko Rzym, byli też, na przykład Jeruzalem było też kandydatem do tego głównego siedzenia dla tych kościoła. Ale widzimy, że pięciu było kandydatów, ale czterech odpadało. I w końcu wygrała Rzym ze względu na to, że jako nauka o następcami apostołów pasowała najbardziej Rzym. I jeszcze parę innych powodów do tego. W roku 251 w swojej książce na temat jedności Kościoła Cyprian zaczął nauczać doktrynę, że biskupi są następcami apostołów i że każdy z nich jest władcą nad starszymi. Więc widzimy, że taki porządek jest niewłaściwy. On się rozwijał w katolickim kościele. Starszy, biskup ważniejszy, a potem był biskup diecezjalny. Czyli to był biskup, który rządził w pewnym terenie. Coś mi, drodzy bracia, mi to trochę, myśmy też jakiś czas pojechali na Ukrainę i byliśmy tym też dobrze poznajomione, jak tam wygląda sprawa. I tak więc widzimy, że tak chrześcijaństwo się rozwijało, to oni zaczęli misję wykonać i przyciągali dalszych osób do prawdy, tak? Przyciągali, a potem mówili, że dlatego, że oni przyciągali te osoby do prawdy, to ten biskup w tym terenie rządzi, bo on przecież przyciągał ich. To mi to przypomina Polska, Ukraina. Widzę to, że jak Polska rządzi w Ukrainie. I ja pamiętam na konwencji w Ukrainie, jak pewien brat się modlił o błogosławieństwo przedstawiciela na wschodnią Europę. I to robił na konwencji w Ukrainie. Czyli to był już biskup diecezjalny, tak? Czwarty punkt. Wprowadzenie zborów do Unii w postaci zewnętrznego ciała. Ja myślę, że w Polsce to jest bardzo aktualne. Jeżeli patrzymy na statut, bracia są jakoby nazwane, że oni są członki ruchu, tak? No. Przykład mamy. Wprowadzenie zborów do Unii w postaci zewnętrznego ciała. Zbory są niezależne. To jest nauka biblijna. To jest nauka brata Johnsona. A oni nie należą do ruchu. Ani członki zboru są członkami ruchu. Jest to błąd. I tak idziemy dalej. Utworzenie urzędu metropolitów. Szósty punkt. Tytuł patriarchi. I ostatni punkt był to biskup Rzymu przywłaszczył sobie jako należący wyłącznie do niego tytuł papież.
Tak się rozwijał klerykalizm w Kościele katolickim. Dopiero reformacja zbijała ten błąd. Dopiero jak Bratrzan w ósmym tomie pokazuje, że Brown z Anglii ponownie przywrócił prawdę o tych rzeczach. I tak widzimy też, jak powiedziałam, Waldo, który wysłał swoich jakoby misjonarzy. On też prosił papieża, żeby on dostał pozwolenie, ale papież mówi, że wy nie dostaniecie pozwolenia. Normalnie Waldo prosił papieża, żeby swoje misjonarze dostali oficjalne pozwolenie od papieża. Nie, nie dostali. I potem wiemy, jak idziemy do historii, że oni strasznie byli prześladowani z tego punktu. On miał swoją francuską tłumaczenie Biblii i wysłał swoje misjonarze, tak samo Wycliffe. I podobnie Luther, który tłumaczył Biblię, powiedział, że każdy zbór, każdy wierzący ma te same prawo. Tak się trochę mylił, nie? Prawdy wierzący. Prawdy każdy poświęcony. Nie każdy wierzący, tylko każdy poświęcony, by było właściwie. Ale my musimy zawsze wziąć pod uwagę, że on wyszedł z wielkiej ciemności. I nie wszystko rozumiał. Parę rzeczy rozumiał. Ale tego, co rozumiał, to było cząs dla katolicyzmu i było początek reformacji. Tak widzimy. I myślę, drodzy bracia i siostry, myśmy, ja tak trochę okrócę, może to tylko tyle. Jedno zdanie mi się podoba, tak w polskim. Ironia kary, pisze Brad Johnson. W naturze każdy szkodnik ma swego szkodnika. Niezadowolone żaby rzeczywiście otrzymali swego króla, lecz okazał się nim bocze. I tak więc widzimy, ja jestem przekonany, ten trochę prorok, bo tak w czasie Niemczech mówiłem, zanim usunęli naszego przedstawiciela, mówiłem, on będzie usunięty. I ja widzę to, że też inne doświadczą to, że dostaną przez to, że przywłaszczą sobie stanowisko, dostaną swego króla, ale ten król się okaza bocia. Może tak nie dobrze, bo polski wszystko mówiłem, przepraszam, ale dla mnie to było bardzo ciężko się przygotować na ten wykład. Życzę braciom i siostrom łaski Bożej.